to zaprzeczające konanie. Witam w drugim dniu półfinału Mistrzostw Polski U16, kategoria 2002 i młodsi. Mamy trzecie spotkanie. Unia Tarnów w niebieskich strojach kontra Basket Koszalin w białych strojach. Ja mam chwilę czasu, więc mogę się zapytać. Dacie rady? Musimy. I chcemy. Ale wiecie, że wasze zwycięstwo w tym meczu przybliża ProBasket do półfinałów. Nie kalkulujemy. Chodzi o nasze zwycięstwo. Jeszcze są szanse. Zawsze są. Do samego końca praktycznie. Jakie zmiany będą w rozgrywkach PZ Koszowskich? Potrzebne są duże zmiany. To wszyscy wiemy. Ale pomału, małymi kroczkami będą. Nie mogą być od razu duże zmiany robione. Witamy pana trenera. Fajnie, że pan przyjechał. Zabiorę się do domu jutro. Bo muszę bilet odmówić. Dobrze, że ten pan ma taką profesjonalną kamerę, bo tu się źle filmuje na te światło. Ale widziałem na wideo, ładnie było. Wyrównane spotkanie między Tarnowym a Koszalinem. Czemu to nie rzucisz? Ile miałeś do rzutu sytuacji? Oho, to będzie problem teraz. To nie jest łatwe zadanie. Jesteś nagrywany. Druga próba nieudana. Jeszcze na mnie polujesz. Trzecia próba nieudana. Pan wysoki, jestem chyba w ścianie. Do wygrania są puzzle. Ja chyba... Oj. Brawo dla sędziego. Ale ty jesteś pomysłodawcą. Wygrałeś. Ja kupowałem czas. Gramy? 66 do 60 jest sporo czasu. Ja liczę tutaj na dogrywkę, bo ja uwielbiam dogrywki. Fajnie by było. Jak ktoś oczywiście doprowadzi do dogrywki, to dostanie nagrodę. Czemu nie komentujesz? To nie szkodzi, ale idzie wideo relacja, a ludzie słyszą, kto jest przy piłce, kto punkty zdobywa. A fajną masz koszulkę. Legia Warszawa. Pozdrowienia dla pana Juraszewskiego. Nasz Irka Juraszewskiego. Największy kibic Legii. On nie zna. Będzie jutro. Podobność. Tak się rzucił. Jezus! Na wygra poszedł, nie? 33, blok, 2. Weźcie, stajcie nieruchomo, pokażcie wyraźnie to sędziemu, bo każdy te, czy jest, czy nie ma, to stoi, czy nie, to dmuchają. Panie prezesie, wszystko gra i hula? No pewnie, ja tutaj rozmawiam, nie będę. A jak się ze Śląskiem dacie rady? Pewnie, że damy radę, będziemy walczyć. Na pewno będziemy walczyć, ale damy radę, bo się bardzo lubimy ze Śląskiem. I uważamy, że Śląsk świetnie grają, świetną drużynę. Ale Bóg ma, że inaczej obstawiają.
To znaczy na jak 100 zł postawisz na Śląsk, to wygrywasz 110, a jak na was 100 zł, to wygrywasz 200. Nie prowokuj mnie, Zbyszku. Ja chciałem tutaj jeszcze przedstawić parę świetnych sędziów. No. Ja znam przecież, że to są najlepsi sędziowie. Najlepsi sędziowie to jest mój dobry znajomy. Ale jak to się stało, że ty takich dobrych sędziów się sprowadziłeś? Najlepszy klub w Mińsku Mazowieckim. Stąd tak znam ci goście. No. Słuchaj, ja powiem tak, to by wam bardziej pasowało, żeby wygrała drużyna, z którą wyście wczoraj wygrali, Koszalin. A tak. Tu ja nie słyszę żadnego dopingu do Koszalina. Czyżby kibice Mińska nie wiedzieli, o co mam chodzi? Inne metody, ja nie mogę tych metod zrobić. A, to nie przeszkadza. Podstawowe metody. Trzy minuty 40 do końca. Ja ten filmik kończę, jak będzie pachniało dogrywką, to wrócę do nagrywania. Pozdrawiam z Mińska Mazowieckiego z Ibi.